Mobilność jest bezsprzecznie wyzwaniem europejskich, światowych miast w XXI wieku. To, żeby miasta mogły zapewnić swoim mieszkańcom swobodne poruszanie się po miastach jest niezwykle istotne, ale to, co się stało z morą ostatnich dziesięcioleci, w, nie tylko w Europie, na całym świecie, to duże zanieczyszczenie powietrza, jakie jest powodowane właśnie między innymi koniecznością przemieszczania się ludzi codziennie. I elektromobilność jest metodą na to, żeby unikać jakichkolwiek zanieczyszczeń lub też minimalizować te zanieczyszczenia, które emitowane są chociażby przez, przez nas wszystkich, poruszając się codziennie po mieście. Warszawa, przede wszystkim, realizuje bardzo społeczny i, i bardzo rozbudowany program, jeśli chodzi o transport publiczny. Tak naprawdę decyzja, jaką podjęliśmy w roku 2007 o tym, żeby przenieść jak najwięcej pasażerów z transportu samochodowego na transport kolejowy, była bezsprzecznie pierwszym ruchem w stronę elektromobilności, bo to te środki transportu, takie jak tramwaje, auto, tramwaje kolej czy metro, to są środki transportu, które... Ewidentnie są zasilane przez, przez elektryczność, czyli ich emisja tutaj na miejscu z tytułu emisji dwutlenku węgla do atmosfery jest żadna. Wyzwaniem dla nas jest natomiast teraz, w jaki sposób zmodernizować tabor autobusowy, który będzie zawsze konieczny, tak, żeby on również emitował jak najmniej spalin. Autobusy dzisiaj to jest miejsce, gdzie inwestujemy bardzo mocno w technologię nie tylko elektromobilności, ale również niskoemisyjne, jak chociażby gaz sprężony, gaz ziemny. Jeśli chodzi o elektromobilność, mamy dzisiaj jeden z największych kontraktów w Europie podpisany na dostawę 130 elektrycznych autobusów. Jest to bezsprzecznie moment, w którym będziemy mogli powiedzieć, że zmieniamy bardzo mocno warszawskie autobusy z autobusów, które dotychczas były zasilane paliwami, paliwami kopalnymi, na, na elektromobilność. Kolejnym krokiem naturalnym. Można powiedzieć, tym trzecią, jakby trzecim filarem naszej polityki to mocne stawianie na elektromobilność indywidualną. I tutaj z pomocą muszą przyjść nam przedsiębiorcy, z którymi pracujemy, po to, żeby dostarczali oni nie tylko nowe technologie, ale również rozwiązania, takie jak carsharing oparty o elektryczność. Taki carsharing, który daje nam, mieszkańcom, możliwość wyboru nie tylko co do posiadania samochodu ale co do wyboru tego, w jaki sposób samochód, który wypożyczamy, jest zasilany. I tu na szczęście rynek bardzo dobrze odpowiedział na, 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 na oczekiwania naszych mieszkańców. Jest coraz większa ilość pojazdów elektrycznych właśnie oferowanych w modelu carsharingowym, która umożliwia poruszanie się w sposób bezemisyjny po, po mieście stołecznym w Warszawie. Kolejny krok, który nas czeka, to zmiany bardzo mocne, jeśli chodzi o strefę płatnego parkowania oraz wprowadzanie takich rozwiązań, które będą ewidentnie promowały tych, którzy wybierają elektromobilność. Transport publiczny czy transport indywidualny.